Virtuoso Show to spektakularny projekt telewizji węgierskiej, rządu węgierskiego i pani Marian Peller. Powiem, że udział w tym projekcie był dla mnie chyba jedną z większych niespodzianek w sposobie podejścia organizatorów do takiego show. Pierwsze, że spotkałam najwybitniejsze dzieci z 5 krajów Europy: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Serbia, czyli V4 Plus, Wyszehrad Plus Serbia. Koncert, właściwie seria koncertów, bo były to dwa półfinały, finał i superfinał, w którym oprócz cudownej scenografii, przebogatej, brali udział super jurorzy i to były nazwiska z tak zwanej ekstraklasy światowej. Był to Gabriel Prokofiew z Wielkiej Brytanii, wnuk Sergiusza Prokofiewa, był to Maxim Węgerow, znakomity skrzypek, był to Placido Domingo senior, bo Placido Domingo junior z kolei napisał ścieżkę dźwiękową do czołówki tego show telewizyjnego. Była Coco König, znakomita austriacka aktorka robiąca obecnie karierę w Hollywood. Także oprócz plejady gwiazd jurorskich, plejada gwiazd na scenie, bo i Lang Lang, wspaniały Gottschalk z Niemiec, który poprowadził ten show wraz z naszą Idą Nowakowską. Wiem, że Telewizja Polska planuje na końcówkę listopada pokazanie odcinków i trzymam kciuki. Nie mogę ujawnić, kto wygrał, chociaż wiem, ale zwycięzców jest 5, po jednym z każdego kraju. Każdy otrzymuje nagrodę 15 tysięcy euro, więc to są niebagatelne kwoty dla dzieci. A dotychczasowe edycje, tylko węgierskie, bo jest to pierwsza edycja już międzynarodowa, pokazuje, że ta młodzież, te dzieci, genialne dzieci, dostają wspaniałą opiekę agencyjną, menadżerską i robią karierę na całym świecie.